skimming jest to nielegalne skopiowanie danych z karty. Jeśli klient korzysta z bankomatu, należy zwrócić uwagę, czy ten bankomat nie wzbudza wątpliwości klienta, czy nie ma na przykład wypukłej klawiatury, czy zainstalowanej kamerki. Jeśli budzi wątpliwości, musi poinformować o tym bank, kontaktując się na kartolinie i skorzystać z innego bankomatu. Ofiarami skimmingu mogą być również klienci korzystający czy z kina, czy z restauracji. Aby ustrzec się przed skimmingiem, klient nie powinien tracić karty z oczu.